Cześć! Ostatnio Wojtek mówił dużo o tym, jak trenować swój warsztat NG. Wymienił również sporo rzeczy, nad którymi można pochylić się dokładniej i to chcę zrobić dzisiaj. Czyli chciałbym się przyjrzeć temu, jak na jakość sesji może wpłynąć zabawa światu i przestrzenią. Pod koniec dzisiejszego odcinka powiemy również, komu podarujemy detektywa, grę, którą dostaliśmy od Portal Game. Pozdrawiam Ignacego Trzebiczka. Także jeżeli jesteście tym zainteresowani, czekajcie, a pod koniec powiemy, kto go dostanie. Zacznę może od powiedzenia, że dzisiaj będę mówił o takich narzędziach z warsztatu MG, których wielu MG nigdy nie wyciągnie i nadal będą prowadzić dobre sesje. Dlaczego jednak będę o nich mówił? Bo są to narzędzia, których warto być świadomym, bo nieświadomie, nawet źle użyte, mogą czasem w jakiś subtelny sposób zepsuć nawet dobrze przygotowaną sesję. Z drugiej strony, ich świadome użycie może pomóc w prowadzeniu sesji, może wzmocnić emocje w jakiejś sesji albo pomóc zbudować ciekawy klimat. Broń Boże, nie twierdzę jednak, że dobry MG musi używać trików ze światłem i przestrzenią. Mnóstwo MG prowadzi przy świeczkach, nie ma w tym nic dziwnego. Świeczki to substytut ogniska, a opowiadanie opowieści przy ognisku towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Według antropologów, nawet 80% rozmów przy ognisku było opowieściami. Dlaczego opowiada się historię w ciągu nocy przy ognisku, a nie podczas dnia? Abstrahując od tego, że w ciągu dnia pewnie trzeba było zająć się pracą. To ogień i ciemność tworzą niesamowity klimat do snucia opowieści. Z przodu mamy światło, które przyciąga wzrok, rzuca cienie, mieni się i porusza, a z tyłu mamy ciemność, która kryje nieznane, możliwe, że czai się w niej jakieś niebezpieczeństwo. I w podobny sposób może działać to na sesji. Klasycznie ustawione światło, czyli świeczka przed MG albo między MG a graczami, gdzieś na środku stołu lub pokoju, przede wszystkim ściąga wszystkich uwagę w to jedno miejsce. Wszyscy patrzymy w tym samym kierunku, słuchamy wspólnie swoich opowieści i deklaracji, a do tego tworzy się ten fajny klimat mroku i cieni za plecami graczy. Dodatkowym plusem takiej sytuacji jest to, że może uda nam się pogrążyć w mroku resztę pokoju i nie będzie widać komiksów, plakatów, pościeli w Star Warsy czy gdzieś schowanego Pikachu. Jest też inny sposób rozstawienia świeczek, wymaga ich raczej wiele i specjalnego przygotowania pomieszczenia pod grę, czyli bierzemy dużo świeczek i rozstawiamy je za graczami. To powoduje, że gracze są w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, i fajnie imituje to świątynię albo salę bajową w jakichś realiach, w których jedynie ogień jest źródłem światła. Do tego daje nam to taki efekt, że cały czas, ponieważ świeczki się ruszają, coś się za plecami yy, graczy rusza, rzuca cienie, odwraca uwagę, to na przykład rozbija nieco jedność drużyny, jeżeli nam na tym zależy. Do tego daje nam to szansę budowania scen, które są dziwne i niepokojące, w sceneli, która na pierwszy rzut oka do tego nie będzie pasować. Na przykład, właśnie świetnie oświetlona świątynia, albo bazar, na którym jest mnóstwo świeczek i lampionów. Też przydaje się to wtedy, kiedy chcemy, aby gracze mieli poczucie tłumu, bo dajemy im cały czas takie wrażenie, że coś się dzieje za ich plecami. Kolejną rzeczą, która może przydać się na sesji, jest umieszczenie świeczki w fajnym świeczniku lub kolorowym lampionie, co spowoduje, że będzie ona rzucała ciekawe cienie na ściany i można na przykład zbudować wrażenie lasu poprzez to, że mamy. Cień gąszczu rzucony wszędzie, gdzie tylko gracze spojrzą. Jest też masa trików, jak wykorzystać świeczki fabularnie albo w takim, na takim poziomie meta, jak na przykład danie komuś świeczki, powiedzenie, że jest to jego życie i jeżeli ona zostanie zdmuchnięta, to on umrze, albo odmierzanie czasu za pomocą świeczki, ale nie będę o tym w tej chwili mówił, bo to są właśnie rzeczy z pogranicza mechanik, gry meta, a my mamy się dzisiaj skupić na świetle i przestrzeni. Zostajemy przy świetle, przechodzimy do lamp. A tematem, który chcę teraz poruszyć jest kolor. Lampy dają nam możliwość w miarę bezpiecznego zasłonięcia ich czymś półprzezroczystym lub użycia kolorowej żarówki, aby uzyskać inne światło niż żółte. To pozwala na ciekawą zabawę klimatem i scenografią, jak i nastrojem graczy. Zielony kolor będzie pasował dobrze do klimatu w Ktulu czy Nurgla w Warhammerze. Jest generalnie nieco dziwny i niepokojący, przez co dobrze pasuje do horroru. Mówię tu oczywiście o świetle raczej ciemnym i zgniło zielonym niż jasnym, bo. Jasna zieleni na przykład na ścianach jest bardziej kolorem, który uspokaja. Niebieski buduje za to wrażenie chłodu i sterylności, czegoś co świetnie pasuje na przykład do sesji w laboratorium albo do klimatów związanych z jakimś przyszłościowym systemem. Jest też świetny na przykład do sesji na biegunie polarnym, gdzie dookoła jest tylko śnieg. No i oczywiście wszystkie sesje, które chcemy mieć w kosmosie lub pod wodą też będą fajnie zyskiwać dzięki takiemu bardziej może ciemnemu Niebieskiemu światłu. Czerwony to kolor, który kojarzy się z namiętnością i agresją. Będzie świetnie pasował do scen w burdelu czy klubie erotycznym, albo do scen walki, gore, kłótni. Tu małe ostrzeżenie, przy czerwonym niektórzy mogą denerwować się nieco łatwiej niż zwykle. Może szybciej podnosić temperaturę emocji, dlatego używajcie go świadomie. Korzystając z kolorów jako MG musisz być wyczulony na to, że one będą działać na graczy podświadomie. To nie jest tak, że na przykład włączamy kolor czerwony, i gracze wiedzą, że będą się łatwiej denerwować. Nie. To może wyglądać tak, że oni zobaczą: Ha, mistrz włączył czerwone światło, ale na przykład, jak opowiada Wojtek, brał udział w takiej sesji, gdzie po godzinie z czerwonym światłem gracze zaczęli na siebie warczyć i prawie doszło do bójki. A sama sesja, samo to, co się na niej działo, nie było w sumie uzasadnieniem dla takiego zachowania. Dlatego, tak jak powiedziałem to wcześniej, korzystajmy z tego świadomie. Lampa daje nam też możliwość skierowania światła w jedno konkretne miejsce. Czyli możemy zrobić dla jakiegoś gracza fajną scenę przesłuchania, albo możemy komuś dać dosłowny spotlight. Taka sytuacja na pewno lekko podniesie graczowi ciśnienie i może spowodować, że zestresowany popełni jakiś błąd. Oczywiście róbmy to tak, aby pasowało do klimatu. Nie weźmiemy nagle w czasie sesji DD snopu światła, nie rzucimy go na maga i nie zapytamy, jaki czar rzuca w czasie walki, prawda? Ale jeśli już postać w jakimś współczesnym systemie zadeklaruje, że wychodzi na scenę, żeby wygłosić jakiś monolog, to takie skierowanie światła na gracza może pomóc mu wczuć się w tę sytuację. Podobnie przy szukaniu biurka u kogoś w domu, gdy postacie mają do dyspozycji tylko latarkę, można rozegrać w ten sposób, że rozrzucimy na stole dokumenty i damy graczom właśnie małą lampkę z pojedynczym snopem światła albo nawet prawdziwą latarkę. Oczywiście to tylko zabieg, żeby wesprzeć narrację. Spowodować klimat, a nie zręcznościowa gra w szukanie wskazówek, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś chce, to nie ma oczywiście O stroboskopie tym razem nie powiem nic, nie używałem go nigdy na sesji. Jedyna rzecz, na jaką zwrócę uwagę, to taka, że jeżeli chcecie z niego skorzystać, chcecie gdzieś zaeksperymentować ze stroboskopem, to pamiętajcie o tym, żeby zapytać graczy, czy nikt przypadkiem nie ma epilepsji. Na koniec taka uwaga względem światła, nie bójcie się go czasami na chwilę wyłączyć. Ciemność sprzyja pracy wyobraźni i może Wam pomóc, na przykład podczas opisywania pierwszego wprowadzającego opisu. Może też w niektórych sytuacjach na sesji pomóc graczom poczuć, co to znaczy całkowita ciemność. Nikt nie będzie na przykład próbował w lesie bez światła tropić czyichś śladów. Dzisiaj było na temat światła. W następnym odcinku powiem o użyciu przestrzeni na sesji. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Zapraszam, abyście subskrybowali, lajkowali, szerowali nasze filmiki na Facebooku. Będziemy Wam bardzo wdzięczni za wszelkie ruchy, które mogą zwiększyć oglądalność naszego kanału. A teraz rozwiązanie kwestii detektywa. Zdecydowanie najwięcej komentarzy napisał i największą aktywnością się wykazał Jarasz Nikos. Bardzo dziękujemy. I napisz nam w wiadomości na Facebooku, gdzie mamy wysłać grę.